Narodowy Fundusz Zdrowia skontroluje szpital w Pszczynie, gdzie zmarła ciężarna 30-letnia pacjentka. Kobieta była w 22 tygodniu ciąży, zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. NFZ wysyła tam kontrolę, która co ma w zasadzie sprawdzić? Co będzie ta kontrola tam robić? Jak przebiegały procedury, jak wyglądała sprawa opieki nad tą pacjentką? I to jest tyle z mojej strony. Od razu mówię, więcej nie komentujemy do czasu zakończenia kontroli. Zbyt dużo słów tu pada, które rozbudzają niepotrzebnie emocje i nie chciałbym się wypowiadać do czasu zakończenia kontroli. Ale Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwości sprawdzać słuszność decyzji medycznych? Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza przebieg procedur w tym szpitalu. Panie rzeczniku, prosiłbym jednak o wyjaśnienie, no bo jest to sprawa, która interesuje wszystkich Polaków. Interesuje przede wszystkim rodzinę tej kobiety i zastanawiam się, czego NFZ tam będzie szukał i czy może powinna pojawić się jakaś komisja ekspertów, lekarzy, specjalistów, którzy ocenią ten przypadek. Panie redaktorze, tam działają biegli i organy ścigania, a Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza, jak przebiegają procedury w tym szpitalu. Czy dochowywane są wszelkie standardy związane właśnie z procedurami, które obowiązują w danej placówce. To jest reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, a minister zdrowia nie zastanawia się nad zmianami legislacyjnymi. To jest reakcja ministra zdrowia, panie redaktorze. A nie zastanawia się pan minister nad kolejną reakcją i jakimś tutaj działaniem legislacyjnym, by uniknąć tego przypadków? Albo sprawdzić, czy to właśnie legislacja i obowiązujące przepisy nie spowodowały tej tragedii? Na razie, panie redaktorze, nie wiemy, co się wydarzyło w szpitalu w Pszczynie. Ja nie chcę snuć domysłów, jestem jak najdalszy od tego. Podkreślam, zakończy się kontrola, zobaczymy, jak wyglądały te procedury i wówczas będziemy podejmować decyzję. I kiedy ta kontrola powinna się zakończyć? Jakiś jest termin graniczny? Myślę, że w ciągu tygodnia ta kontrola powinna się zakończyć. I w ciągu tygodnia poznamy też informacje na ten temat, czy będzie potrzebny kolejny tydzień, dwa lub więcej na ich opracowanie. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, to zapewne Państwo poznają. Myślę, panie rzeczniku, że na pewno będziemy zainteresowani, więc pytanie, czy wy będziecie zainteresowani, żeby te informacje nam podać? A czy kiedyś pan redaktor nie uzyskał z resortu zdrowia informacji, jeżeli pan pytał? No ja akurat byłem szczęśliwcem, który uzyskiwał informacje, ale chyba nie wszyscy dziennikarze takimi szczęśliwcami byli. No jest pytanie, czy nie będzie zasłaniania się dobrem rodziny pacjentki, nie będzie zasłaniania się informacjami medycznymi. No to ale ja podkreślam, my nie badamy sprawy pod kątem stricte pacjentki, ale pod kątem przestrzegania procedur obowiązujących w szpitalu. Logiczne, że jeżeli pojawią się dane chronione, to ich nie ujawnimy, ale cała kontrola jest kontrolą jawną.